W dzisiejszym odcinku Cudów Regionu chciałbym Państwa przekonać do questingu. Jest to sposób na zwiedzanie ciekawych miejsc w formie przygotowanej gry terenowej. Niepotrzebny nam tu jest przewodnik ani oznakowany szlak. Jedynie wydrukowana lub ściągnięta przez aplikację mapka. Szlak jest wyznaczany przez autora questu i podany najczęściej w formie rymowanej historii danego miejsca. Wplata się w nią różne zagadki, rebusy, czasem małe krzyżówki. To nie są trudne zadania, a ich rozwiązanie jest wskazówką do kolejnego kroku w stronę mety, czyli w stronę skarbu, jak to się mówi w questingu. Ten skarb jest symboliczny, najczęściej jest to pieczątka, którą musimy przybić na mapce questu, no ale największą zdobyczą takiej wycieczki są oczywiście wrażenia, emocje i te ciekawostki, które poznajemy po drodze, ciekawostki czasem ukrytej, a czasem zapomnianej już historii danego miejsca. Dziś poznamy questy z dwóch miasteczek północnej Wielkopolski – Czarnkowa i Trzcianki. Odsłonimy oczywiście tylko część atrakcji, tak, żeby zostawić Państwu szansę na samodzielne przeżycie całej przygody. Questy łatwo ściągnąć z internetowego portalu turystycznego prowadzonego przez powiat czarnkowsko-trzcianecki www.tuodpoczniesz.pl. Są tam też przewodniki turystyczne po powiecie, które w wersji elektronicznej można pobrać na urządzenia mobilne. Zwolenników tradycyjnych map i folderów zaprasza do siebie Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Mapkę z tekstem questu już mamy. Jest tutaj napisane, że przygodę trzeba zacząć na czarnkowskim rynku, a dokładniej na ławeczce z pomnikiem wywodzącego się z tego właśnie miasta średniowiecznego skryby. Posługuje się piórem. Ja też w swojej pracy posługuję się piórem. Witaj, wędrowcze, w grodzie pradawnym. Przygodę zaczynasz w miejscu paradnym. Siedzę tu sobie na rynku w Czarnkowie. Historię miasta tobie opowiem. Poznaj moje imię, nim w miasto ruszymy. Zapraszam cię serdecznie do mojej drużyny. Jam Janko z Czarnkowa, średniowieczny skryba. Do pisania kronik pióra używam. Do księgi na stole zajrzyj mi przez ramię, gdy zadanie wykonasz, pójdziesz sobie dalej. Spisz z lewej stronicy dwa ostatnie słowa i mojej opowieści posłuchaj od nowa. Mój ojciec był tutaj starostą na zamku. Strzegł z załogą noteci nocą i o poranku. Herb nasz to nałęcz, to również herb miasta. Na budynku z herbem jaki nad drzwiami napis wyrasta. Nałęcz jest jednym z najstarszych herbów polskich. Widnieje na pieczęci z XIII wieku, ale legendy wiążą go z pierwszymi piastami. Jest bardzo silnie związany z Wielkopolską. Z 900 rodów, które miały w herbie nałęcz, większość jest właśnie z Wielkopolski. Wystarczy wymienić kilka nazwisk, takich jak Raczyńscy, Ostrorogowie, Małachowscy, Żarczyńscy, Rozforoscy czy oczywiście Czarnkowscy, żeby widzieć, że Nałęcz to Wielkopolska. W herbie Nałęcz widzimy splecioną białą chustę w czerwonym polu. Początkowo była to pomłość, zresztą pomłość to inna nazwa herbu Nałęcz, a pomłość to skręcony powróz ze słomy, który służy do wiązania snopków. Tę białą chustę dodano dopiero w późniejszych wiekach i to jest kolejna odmiana tego herbu. Idź dalej w stronę, gdzie wzrok mój sięga. Na czerwonym murze pamiątkowa księga. Na chwałę powstańców tutaj umieszczona. Zobacz, ile postaci trzyma orła w ramionach. Z
Stoisz całkiem blisko muru ceglanego. Stoi on w miejscu muru kościelnego. Powstańcy wielkopolscy, zanim się schowali, ataki Niemców długo odpierali. I tu mała dygresja. Przy tym murze, przy którym w trakcie powstania wielkopolskiego miały miejsce dramatyczne walki, nakręcono niedawno jedną ze scen historycznego filmu. Czy chcecie, aby wasze rodziny cierpiały niewolę i dalsze pruskie prześladowania? Produkcję tę wykonała telewizja Asta, a na antenie naszej telewizji będzie można zobaczyć już jesienią ten film, w którym miałem niewielką rolkę. Zobacz, gdzie w oddali dom w kratę majaczy. On dalszej drogi kierunek wyznaczy. Mapa w tym miejscu może być pomocna. Uważaj, byś teraz nie pobłądził do cna. Tu był targ zbożowy. Płodami ziemi handlowano. Dlatego szachulcowy spichlerz zbudowano. I płodami ziemi nadal się tutaj handluje. Można tu kupić owoce, warzywa i rośliny ozdobne. Podążaj pod górę, gdzie strzałka na punkt widokowy. Niech cię schody nie wystraszą. Rusz po zawrót głowy. Jesteś na szczycie Góry Krzyżowej. Trochę się zmęczyłeś, podchodząc tu do niej. Oddech wyrównaj, widok dech w piersi zapiera. Każdy tutaj zdjęcia robi i na pamiątkę zabiera. Jak wszyscy, to wszyscy. Też sobie zrobię selfie. No i jeszcze jedno z tej. Przed tobą widok na miasto całkiem okazały. Wzgórza, gdzie stoisz, krawędź pradoliny wyznaczały. Gdy lodowiec topniał, woda korytem szerokim płynęła. Dolina się ukształtowała, rzeka ją wyżłobiła. Droga tu ruchliwa, podążaj chodnikiem. Za chwilę marina będzie wyznacznikiem. To już kres twej drogi. Niespodzianka czeka. Ścieżką idź do końca, dłużej już nie zwlekaj. Co widzisz przed sobą? Łódź to jest, czy taras? Kołem sterowym pokręcisz sobie zaraz. Widok na rzekę masz stąd wyśmienity. Do tego most widać. Jest po prostu znakomity. Dość tych opowieści. Czas kończyć zabawę. Skrzynię skarbów za chwilę otworzymy razem. W marinie kończymy quest czarnkowski. Oczywiście pokazaliśmy Państwu tylko wybrane punkty tej wycieczki. Nie chcemy zdradzać całej przygody. Nie zdradzimy również, gdzie znaleźliśmy skrzynię ze skarbem. Ale że my odbyliśmy ten quest, no to postawimy sobie należną nam pieczątkę. I przeniesiemy się teraz niedaleko, bo paręnaście kilometrów stąd zanoteć, do Czcianki, gdzie pokażemy kolejną miejską przygodę. Nowe miasto, nowa przygoda. Jesteśmy w Czciance, która też ma swój quest, swoją przygodę miejską. Zaczyna się ona przy bibliotece publicznej,
i przez kilka ciekawych punktów dochodzi do tego miejsca, gdzie my dzisiaj zaczniemy wycieczkę po Trzciance. Do kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Przed tobą w oddali świątynia się rozpościera, co wnętrzem ogromne wrażenie wywiera. W zeszłym wieku na wieży skrzynię odkryto i dodając coś nowego, ponownie ją ukryto. Neobarokową budowlę wzniesiono w latach 1914-1916 i w ubiegłym roku, na stulecie świątyni, gruntownie ją wyremontowano. Odnowiono całe wnętrze i ołtarze. Najcenniejszą rzeczą w tym kościele jest XVIII-wieczny ołtarz główny. Pierwotnie był on w kościele w Gołańczy, ale po kasacji tamtejszego zakonu Bernardynów został przeniesiony do Trzcianki. Zbliż się do budynku pocztowego, co słynie ze stylu pruskiego. Z czerwonej cegły go zbudowano, a dawniej cesarską pocztą nazywano. Czterokonnym zaprzęgiem dwa razy w tygodniu jeździła, z Berlina do Trzcianki w dwa dni pędziła. Nad bramą, co do zamku prowadzić może, witraże ukryte w przepięknym kolorze. Jeden z nich herbem Trzcianki zdobiony, od dziś twój ulubiony. Dzisiaj wnętrze Trzcianeckiej Poczty jest już na wskroś nowoczesne, ale na zewnątrz jeszcze możemy podziwiać piękną bryłę w starym pruskim stylu. Te poczty w zaborze pruskim były do siebie dosyć podobne. Charakterystycznym elementem elewacji były płytki glazurowane. W większości budynków poczty były one zielone. Tutaj zastosowano zbliżony kolor do cegły. Jak mówili Niemcy, Altziegel, tak ten kolor nazywali. Przed tobą coś, co świątynię grecką przypominać miało, a miano mauzoleum otrzymało. 50 żołnierzy było tu pochowanych, później na cmentarz do piły zabranych. Gdy spojrzysz w górę, młot i sierp nad napisami dostrzeżesz, ale ziemniaków nim nie obierzesz. I te symbole Komunistycznego Związku Radzieckiego, sierp i młot oraz napis SSSR, budzą wielkie kontrowersje. Część mieszkańców i władz miasta chce się pozbyć tej pamiątki, wątpliwej pamiątki wyzwoleńczej Armii Czerwonej. Prawdopodobne jest rozebranie tego obiektu, zwłaszcza że ostatnie badania, odwierty prowadzone przez specjalistów, wykazały, że nie ma tutaj żadnych szczątków ludzkich. Turyści chętnie się tu fotografują, oglądają ten obiekt, bo to nietypowa już pamiątka z tamtych czasów. A na tablicy wykutej grażdanką można przeczytać niemiecką nazwę Trzcianki – Szynlankę. Bryła zieleni pokrywająca plac pocztowy w Trzciance kryje jeszcze jedną niespodziankę, jeszcze jedną ciekawostkę. Jest to mała rzeźba spiżowej sarenki, która wieńczy fontannę. Co prawda wymyślono legendę mówiącą o leśnym zwierzęciu uratowanym przez krawca, ale prawda jest taka, że rzeźba powstała w 20 latach XX wieku, a jej projektantem był znany rzeźbiarz niemiecki Bernard Johannes Karl Butzke. Takich rzeźb zresztą zostało wyprodukowanych kilka i są one rozrzucone po całym świecie. A znalazła się tutaj
ta sarenka za sprawą pierwszego komendanta wojennego Trzcianki, Borysa Rubcowa. Znaleźli czerwonoarmiejcy sarenkę w jednym z ogródków i ona ponoć zainspirowała Rubcowa do zorganizowania, zagospodarowania przestrzeni na placu pocztowym. Postawił wtedy to mauzoleum, które oglądaliśmy, i jeszcze był do niedawna tutaj pomnik czołgu. Czołg już rozebrano, mauzoleum prawdopodobnie będzie rozebrane, a sarenka pewnie zostanie, mimo planów przebudowy placu pocztowego, ponieważ sarenka została już wiele lat temu symbolem Trzcianki. Za chwilę na horyzoncie platan klonolistny. 3,5 metra obwodu to rekord oczywisty. Koronę rozłożystą z liści posiada, od złej pogody chroni sąsiada. Jest nim olbrzymiasty głaz, upamiętniający dawny czas. Ku czci budowniczych miasta stoi i nikogo się nie boi. I pod platanem, przy głazie, moglibyśmy właściwie skończyć nasz dzisiejszy program o miejskich przygodach, ale... Do questu dołożę swoje 4 grosze. Pojedź w stronę Wałcza, mój drogi turysto, bo nad brzegiem Sarcza wielkie dziwowisko. Pomiędzy drzewami poczet sztuk dorodnych. Właśnie oglądamy park ryb słodkowodnych. Park ryb słodkowodnych powstał zaledwie kilka lat temu. Przez to, że jest trochę odsunięty od centrum miasta, być może nie znalazł się w queście, ale warto tę miejską przygodę w Trzciance poszerzyć o ten obiekt. Tym bardziej, że modele wielkich ryb, a potem jeszcze grzybów i ssaków leśnych, ulokowano przy wygodnej ścieżce rowerowej, która łączy to miejsce z Trzcianką. Zostawiam Państwa w tym pięknym miejscu. Pospacerujcie Państwo po tym lesie pełnym atrakcji, a ja udam się do zupełnie innego miejsca. Do zobaczenia na szlaku.